Dobry, dobry, to jest kolejny odcinek Pokémony według polskiego creepera i... Nie wiem, co robić. Nie, no dobra, chyba tu mogę bić, nie? Hidden key, kurde. Gdzie ten hidden key jest? Łuper, gravel, łuper. Żowy łuper. Nie. Nie lubię. Dobra, trzeba będzie podekspić te Pokémony. Masakra jakaś, rzeźnia i tym podobne. I Mordor. Masakra, rzeźnia, Mordor, nie wiem co jeszcze. Sznela. Sznela, 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 sznela. What the hell? Dobra, już myślałem, że te jakieś lagi są, a nie. Dziki muk. Dziki muk. Że powinienem ekspić Wagieradosa, bo tak. Dobra, wezmę Kinglera. Kinglor. Kinglor. No i znowu mi coś coughing teraz. Coughing. Coughing. Matshot. Kingler Matshot. A tak zmisowa, no dobra, teraz to. Stomp. Stomp. Is, is. Nie, dobra, mega kika nie użył. No i Allahu Akbar. 44 złote. Grałem bitwę. Tutaj się chyba... Nie, tu się chyba nie szło. Bo może? Ale bo ja już nie kojarzę. Grimmer. Grimmer. Grimmer, Grimmer. Matshot. Subpitfell. Tylko tyle. To już więcej stąd daje. Sludge Wave. Stomp. Dawaj go Kingler. Sludge Wave. No i super. Cubone. 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 Lux Luju. Bone Rank. Attack Hit. No i nice. Grimmer has finded Cubone. 15 tysięcy. 25. 6 zł. Poke złoty. Dobra, tu my idziemy. Tylko tutaj chyba jest inne schody są. I tu nie ma. Tego Firebreathera, tylko gdzieś tu są. Weezing, nie Weezing, tylko nie Weezing. No jak to Fitarian Away? Hej, używa tylko. No. Fate Run Away, no i ten Soul Destruct nie użyje, nie, Double Hit. No ej, to już jest nie fair. I pewnie Nidoking jest szybszy, no Nidoking jest szybszy, a i tak go easy kłapie. No ja Double Kick chyba użynę, no. Użynę. Użyję, no użyję. No, szybszy jest, a nie można go w ogóle tego uciec. No i wjedzie mi ile wlecie. No i mnie załatwi, no. To jest chore. To jest po prostu chore. Się tego nazwać nie da. Co? Bo on, Jezu, ten Bonerang to jest dziadowski. Będę headboutem jak go walnę to... No nie, Weezing jest szybszy. No i super, mi wszystkie teraz Pokémony jadą normalnie. Co to za chora jakaś patologiczna gra. No non stop jak walisz tym jakiś... Ile tu ma w ogóle celności, co? Matshot. 95 accuracy to powinno praktycznie prawie zawsze trafiać. A nie, nie, ta nie trafia. Jest jakieś patologiczne. No. Już został mi tylko ten taki, że taki mocno do ekspienia. Double hit. A tak zmisował i dopiero teraz o. Jakby go przygrzmozę, to wtedy wygram. No i teraz. Weezing pad. Dopiero teraz. I stówę dał. Normalnie ja muszę sobie kupić repela. Ja muszę sobie repela kupić, bo tu mnie irytuje ciągle. Wild coughing. I nie ma ciągle tego.
Ja normalnie chyba Escape Rope'a użyję i pójdę sobie tako. Na szybko. Bo tu normalnie ciągle jakieś beznadziejne te Pokémony się trafiają, które nic nie dają za bardzo. I w praktyce wszystkie mamy odkryte. Jezus, chyba się szło i były takie schody, tak mi się zdaje. Tutaj taki drugi poziom był, chyba tam były schody. Ale ja nie pamiętam. Bo ja teraz bardziej się interesowałem złapaniem Articuno niż tym, że Articuno to ja nie złapałem. Niestety takie smutne. Smutny life. No kurde, normalnie nie wiem. Wystarczy, tak musiałem nową wersję sobie ściągnąć znowu. Bo logika gry. Dobrze, chociaż kto to stworzył, to chociaż pomyślał, że lepiej będzie wybrać inną stronę niż tą, którą ma. Znowu tego gangstera trzeba niszczyć. Ja tam miałem przecież chyba bodajże dopiero wczoraj ja z nim walczyłem i znowu muszę z nim walczyć. Chyba. Flail. Acid Spray. Acid Spray. No i z Flailem ciągle mnie tu. Acid Spray ciągle i tego i SPD w Hard Super. Flail, no i tak w 5 godzin. Powinno się przyspieszyć tutaj. Nie miałem żadnego trawiastego albo elektrycznego Pokemona, bo jakbym tak to zaraz załatwił typa na kilka hitów i już by leżał. No biorę, nie wiem, biorę Goldaka, bo Goldak jest najszybszy i najlepszy w ogóle, ogółem. Bo mi się nie chce aż tak nudno, bo mi się tu nudno jest. Psychika. No ciągle ten flailuje i psychika. No i już, SPD w Hfel, Magikarp Find i tak i dalej, tak, jedziemy. Psychika. Goldak, no psychika już jedzie, na hita. I tak do prawie nieskończoności, bo ten, to jest jakiś głupie, szczerze, no to trzeba będzie z nim walczyć, tylko po to, bo on tak chce. I tak on zostaje jeżdżony, bo ciągle ten Magikarp na 50 to raczej nie jest mądra taktyka. Jedynie co to mądre jest, że ma Gyarados, ale Gyarados nie aż taki silny jest. On tam, może jakiś tam ma Twister, nie Twister, ale to jest aż taki nie mega silny. No i tu jest na 50-40 tym Gyarados i Golda Gyarados psychiki już, koniec. Nie, jednak nie. Psychika. Walę go mocniej. Speedy Fell. Twister. No tak, że nie wiem, cztery takie to się na pstówę zużyją. Albo może tylko dwa. Twister. No już. Gyarados spadł i zero pokedolców, nic. Nic nie dostaliśmy, a... Nic nie wiem, Koffing, tu jest ten dziwny Weezing. Ratatata, no. Nie wiem, ja muszę repela kupić. Ja tu, jak tu będę dalej chodził, to ja repela używam. Tu są chyba wyjścia inne, a tu się jak zejdzie, to chyba jest. Tutaj coś jest. Halo. Dobra, czyli muszę wybrać, nie wiem, jakieś inne drzwi. Fitra na Wayno, Wendeavor. Bo ja nie chcę walczyć, to będą ratatady się rzucać. A ja repelów żadnych nie mam. Żeby zużyć. No. Ale to są dosyć potrzebne. Dziki Grimer. Jakiś zimny Pokémon tu jeszcze jest. Jeszcze Charmander. Charmander. Ale Charmandera raczej nie sądzę, żeby złapał, bo ja aż taki galaki to ja nie jestem. No i widzicie, nie, ja idę kupić repela i nie ma żale jakiś tam, tylko idę. Idę kupić, bo ja normalnie się wściekam ciągle tutaj. Bo to mnie denerwuje, że ciągle muszę tego latać w tej wefty, tylko po to było głupi repel. Max Sweeper. I dobra, i... No i Gitez, no i 41 tysięcy.
Ale tam pierwszy level już od razu używam, bo ja nie będę miał ochoty. No ale tam mnie to nie obchodzi, że Charmander czy nie Charmander, tylko to albo w ogóle. Dobra, już to. No ja biorę nie do Kinga, bo muszę podekspić. Muszę podekspić. Tak, tu jest Max Repel. Użyłem go. Ale to jest już nie fair. To jest już nie fair, bo jak użyłem Max Repela, nie powinno w ogóle to działać. Te zrespienie się Pokémonów, bo to jest już, albo wtedy chociaż mniejsza jest częstotliwość ich, no, pojawiania się. A nie, że na stówę muszą być. No i to jest już nie fair. To jest już w stosunku do graczy nie fair, bo oni marnują pieniądze tylko po to, bo ten pitwórcy nie potrafią cię ogarnąć i wziąć jak Ripel jest, to Ripel nie pozwala, a nie, że... A nie, to się pochrzaniło mi. No to już jest oszustwo, to jest już lekawy wyzysk na graczach. Że Ripel tego nie działa w ogóle na te Pokémony tutaj. To jest już patologiczne. Bo powinno działać to na stówę i przez jakiś czas, a nie, że tylko o kilka kroków już. No to tak naprawdę było chyba na kilkaset kroków tam i tyle, i, a nie, że no. To powinno działać zawsze, a nie, że są jakieś wyjątki, bo to wtedy jest oszustwo, a nie. To jest już zwykły wyzysk. Już wiadomo, że ja nie będę kupował repelu, bo one się nie opłacają. Więc sami widzicie, że to jest, nie działa. Nie działa, jeszcze na dodatek nas teleportuje, nie wiadomo za co. To jakaś chora wersja jest gry, bo wcześniej, jak pamiętam, miałem w starszą wersję, to jakoś tak nie łapało, nie teleportowało. To już widać, że ta wersja, którą mam teraz i Piplap chyba. Albo nie, Piplap. Bo wcześniej, jak był Pro 64 NT, to jakoś było lepiej. Jak było Pro NT, no to było lepiej. A teraz to jest totalne dziadostwo, że aż się żygać chce. Bo się tego nazwać inaczej nie da, no. To już hejtuję tą wersję, było normalnie. Bo już więcej gier lepszych widziałem, no. Bo to jest wkurzające takie, że sobie, nie wiem, jakiś kupujesz przedmiot, myślisz, że działa, a tu guzik nie działa. No to jest już trochę lekkawy wyzysk moim zdaniem i to jest po prostu zwykłe oszustwo. Że nie działa. Bo powinno działać. Powinno działać, a nie działa, no. To jest teraz zwykłe oszustwo, a nie normalna gra, bo normalną grą by się nazywało wtedy, kiedyby wszystko działało jak powinno, a nie tylko tak, bo to jest tylko po to, żeby było tak mieć pewność, że gracze sobie będą to kupywać. To jest wtedy oszustwo, najzwyklejsze oszustwo. O, wreszcie trafiłem do normalnego tego. Nie wiem, czemu tu są w ogóle Sinsy Barmenszyn i są tu nadal Pokémon, nie wiem czemu. Double Kick. Dobra, może go zjadę, tą ratatatę. Bo normalnie to mi się żywiać z tym na takie coś. To jest po prostu zwykły wyzysk i tyle. No to jest po prostu zwykły wyzysk, no inaczej się tego nazwać nie da. Aha, dobra, myślę, że tego będzie można mi pogadać i coś tam dostanę, a tu guzik nic nie dostanę. To muszę tego pokonać jego Pokémon, wtedy może coś tam dostanę, jakieś informacje. Super efektywne Magnemite Flashcan. Nie wiem, czemu to jest super efektywne. Znaczy, że nie jest super efektywne, bo nie pisało, ale dlaczego na hita go zjechało, no. Go Cubą. Dobra, czterokrotną masz podatność na ziemię, więc nie ściemniaj. No i to jest już nie fair, bo on wali na hita. Wszystkie moje Pokémony. Tentacure. Raczej mam Kingler, no nie Tentacure, bo Tentacure nie ma ataku ziemnego. Ani walczącego, ani innego. Matshot. Kingler, no Matshot powinien zadziałać. No i na hita i Speed Valley w ogóle. Dobra, Magnemite Find. Magneton. No to trochę trudniej będzie. Bo ja brałem tutaj tylko takie, co tu się potrzebne są na gym. Elektrokula, no hej, no.
Ej, to już nie trafi. No dobra, to już wariat. Dobra, biorę Goldakan z psychiką, może go pokona. Goldak, psychik. Not very effective. No i super. Super efektywne. No, psychika. Może go załatwię chociaż tą psychiką. Elektrokula. No i super mi jedzie. Kurde, normalnie to za słabo to. A ja nie ma żadnych revive'ów ani innych tych. Dobra, może chociaż trochę mu się zmniejszy ten atak. Gyarados, Mag, Dragon Rage. Żeby tylko nie miał Magnezona, bo wtedy to już będzie oszustwo. Zwykły ten, to już będzie chore. Ten taki ura mi został, no co za dziadostwo. No to jest już dziadostwo. Surf. Ten taki ura surf. No to has fainted i no da nie efekt chyba. Magnezon, no nie, no ej. To już nie fair, to już tak się nie bawię. I, no, jak mnie załatwi, to ja go ten, biorę Charizarda i nie będzie zabawy. Elektrokula. No i prawie na hita jedzie i co, no i kurde, taki oszust. Poison Jab, chociaż po, dobra, myślę, że go ten. Aha, no mnie załatwił. Super, no świetnie, gra świetna, polecam. Gdzie w ogóle repele nie działają jak powinny i w ogóle. Podobne, nie, no ja biorę sobie, nie wiem, ja sobie... Nie, no bez ja, jeszcze mi usunęło, nie, dobrze. No bo już myślałem, że mam się wkurzyć. Za Goldaka biorę Charizarda i biorę Charizarda na pierwszego, bo będzie najszybciej. Bo to jest zwykłe oszustwo. Że oprócz tego, że nie działa tutaj Repel, Max Repel, no a powinien działać najlepiej, to nie działa nic. Jeszcze na dodatek, no, wykończone wszystkie Pokémon, nie może ani nigdzie podleczyć, ani nic. I jeszcze tego, i jeszcze musimy walczyć jakimiś wykruszonymi Pokémonami. Bo logika gry tak pozwala sobie. Że zamiast masz Ripple to dobra, to nie respimy ci Pokémonów, to nie, to masz Ripple, przeboliłeś sobie, o tylko tak sobie, no. No teraz to, no, wszystko mnie teraz łapie, bo a wcześniej jak łapało, to nic się nie stało, nie? Bo wcześniej to jakoś ja tam nie sprawdzałem, bo Ripple'a tu nie używałem, więc nie wiem, czy poprzednia wersja była lepsza. Bo wcześniej powtarzali, ale teraz powinni na stówę powtórzyć, bo to jest naprawdę, teraz to już powinni. I to nie ma, że ale, tylko że na stówę. Powinni powtórzyć. Poprzednią wersję, chociaż ja tą wersję to już praktycznie usunąłem chyba. Nie, no nie usunąłem jeszcze, bo jest w koszu. No jeszcze te dziki, no to jest już teraz, to jest, no wcześniej to działało, a teraz nie działa. No wcześniej, no teraz działa, a wcześniej nie działało. Chociaż teraz repel to już w ogóle się wyłączył. No i dobra, bo tutaj nie ma czasem jakichś tych NPC czy coś. Bo nie podejrzewam, że na szczycie tych będzie tego. Hard Runaway Pokémon, bo kurde, tu normalnie jakieś ciągle jakieś beznadziejne Pokémon nas atakują. No, jak w tym przejść. Nie wiem, czy tu już czasem jak będzie tego, jakieś przejście czy coś. Charizard, uciekaj, nie chcę mi się walczyć z tymi Pokémonami, bo ty jesteś szybszy od nich. Tutaj coś jest, w ogóle cokolwiek, bo tu chyba nie ma nic. Ja nie ma chyba nic, tu żadnych tych, bo powinny być klucz, coś, ja tu chyba muszę iść. Nie wiem, gdzie to muszę znaleźć, nie wiem. Niby, że jakiś klucz odnaleźć, bo jest patologiczny, że przeszłeś gym, masz odznakę, dobrze, masz odznakę, to cię i tak nie wpuszczę, bo nie. O, tutaj się chyba wychodzi, nie? Się cykam, bo... Rimmel, no. Wiecie co, to jeszcze sobie poszukamy, tam pogrzebiemy, bo może coś tam będzie jeszcze. Po prostu poszukać musimy. No ej, to już jest nie fair. To już jest nie fair w stosunku do graczy, że... przejdziemy ten i jeszcze nawet nas łapią Pokémony w ogóle, no ja rozumiem, że grą. Że gra ma jakieś błędy, ale bez przesady, no to jest już lekkawa, no po prostu zwykłe oszustwo. Lekkawe, no po prostu trzeba dopracować wiersz. Okay,
Nie, jeszcze nie, bo nie jest pół do jeszcze. Dobra, tu są jakieś bole. Może jakieś te do leczenia, bo tu są full restore. Mam full restore, a co to full restore? Jak ja nienawidzę takiego czegoś, co tu występuje. Bo nie mogę sobie sprawdzić, czy to full restore, co to jest, tylko... Full restore. Bo ja wiem, już ja sam nie wiem. A to jest full restore. APS, single Pokémon, status codes. No i super, no wait, full pix musi nas złapać, bo logika gry na to pozwala. Rana with Pokémon. To jest już... Zaraz tu się normalnie focha walę na tą grę i nie będzie w ogóle gry przez, nie wiem, 20 odcinków. Troll będzie i... a tego nie będzie. Mnie to irytuje takie coś. Że łapie, teleportuje, no widzicie, kilka kratek przeszłem, a później mnie magicznie przeteleportowało, bo ratata. Powinno, nie wiem, jakieś być automatyczne w ogóle wyłączanie tego, powinien być jakiś tryb wyłączania, nie? Że Pokémony ci się nie respią ani razu, że to musi dopiero odpalić, zapalić ustawienie, żeby to zadziałało. No, a tak to ciągle jest irytujące, powinno to być na ustawienie. Ja nie wiem, czy ktoś ma ochotę łażenia po tym i jeszcze ciągle użeranie się z Pokémonami. Dobra, ja tu sobie idę. Aha, dzisiaj tu jest po prostu zwykłe wyjście do... Dobra, dzięki za oglądanie, dajcie lajka, dajcie suba i pa do następnego, bo już ja mam dosyć tych... No, pa. Lekało na...